Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka w ramach uzupełnienia mojej kolekcji zestawów z LEGO Przygody 2. Dzisiaj pokażę wam warsztat Emmeta i Benka. ...117 klocków za 90 zł katalogowo. Ten zestaw jest jeszcze do dorwania w cenie dużo niższej niż katalogowa. A jeśli chodzi o zawartość, to wygląda to całkiem fajnie. Oprócz tego, że mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów. No okej, no Benek jest takim, powiedziałbym, między głównym a drugoplanowym bohaterem, ale mimo wszystko dostajemy też trochę akcesoriów i dostajemy tutaj dwa pojazdy. Ten pojazd Emmeta to jest taka, powiedziałbym, miniaturowa wersja tego wielkiego terenowego wozu, którym jeździł. No a jeśli chodzi o Benka, dostajemy tutaj mały statek kosmiczny. Jak wiadomo, na jego punkcie Benek miał obsesję, więc dzisiaj wrócimy sobie do klimatu LEGO Przygody 2. Niewielkie pudełko, ale zawiera naprawdę ciekawe nadruki, no bo zobaczcie, tutaj, 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 to wszystko są nadruki. No i tak jak mówiłem, jeśli wam się wcześniej nie udało zgarnąć, czy to Emmeta, no dobra, Emmeta to chyba ma każdy, bo on był w każdej gazetce, w każdej książeczce, ale Benek już nie był tak częsty i ten odrapany torsik, pęknięty hełm, to są naprawdę świetne rzeczy i ja bardzo doceniam, że tutaj zadbano o takie detale. No i zobaczcie, lecą sobie chłopaki tym swoim statkiem kosmicznym, mamy tutaj to uproszczone budowanie w stylu 4-plusowym, a co w środku? O, jeszcze to jest właśnie ten taki łazik kosmiczny Benka, a w środku mamy dwa worki i jedną instrukcję. No teraz już tak nie ma, teraz byłyby to pewnie dwie instrukcje, żeby na przykład dwójka dzieciaków mogła sobie razem ten zestaw składać i myślę, że całkiem fajny kadłub statku, w oparciu który można sobie rzeczywiście wyczarować nieco większą space'ową konstrukcję. No to co, idę to poskładać i zaraz będziemy oglądać te małe łupinki. Może i 4-plusowy zestaw, ale według mnie dający naprawdę masę frajdy zdecydowanie również starszym odbiorcom. Ja bawiłem się świetnie, może przez to, że bardzo lubię LEGO Przygodę 2, ale też przez to, że choćby sam statek kosmiczny Benka, mimo tego, że jest bardzo prosty w konstrukcji, to jest uroczy. No i sam Benek i Emmet też po prostu od razu powodują, że jest mi lepiej na duchu. No dobra, zobaczmy w takim razie pojazdy po kolei. Zdecydowanie moją ulubioną częścią tego zestawu jest statek kosmiczny Benka. Może i prosty, może i bez jakichś kosmicznych wręcz rozwiązań konstrukcyjnych, ale naprawdę on jest uroczy. Zobaczcie, mamy tutaj takie klasyczne logo LEGO Space, które jest umieszczone na tym skosie. Mamy też tą transparentną szybkę, która bardzo mocno z serią Space może nam się kojarzyć. No i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj nawet zegary, co też nie jest regułą. A nawet w tych zestawach dla nieco starszych odbiorców jest tutaj kierownica, no a z tyłu możemy sobie odchylić te silniki i wyciągnąć stąd mały łazik, w którym zarówno Benek, jak i inni kosmonauci, z którymi się kumał, mogliby się czuć świetnie, kiedy będą eksplorować powierzchnię jakiejś obcej planety. Naprawdę prosty, ale bardzo ładny statek. I szczerze mówiąc, ja nic więcej tutaj do niego bym nawet nie chciał dodawać. Emmet też dostał swój pojazd i jest to zminiaturyzowana wersja tego wielkiego terenowego pojazdu, który bardzo dawno temu wam pokazywałem na kanale. No a tutaj mamy po pierwsze zdecydowanie dużo mniejszą formę, po drugie zdecydowanie więcej uproszczeń, ale te wielkie płomienie, które są zamontowane z tyłu, naprawdę są urocze i myślę, że dodają temu pojazdu charakteru. Tutaj też mamy zamontowane wielkie wydechy, jest fotel, jest kierownica, jest szybka, więc wszystko się zgadza, a z przodu znajdziemy dwa bardzo ładnie zadrukowane elementy, bo zarówno maska, jak i grill wyglądają przednio i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj naprawdę sporo detali, bo jest ten znak ostrzegawczy z czaszką, tutaj też mamy jakieś łańcuchy, są światła. Naprawdę to są świetne nadruki. No ale nie możemy zapomnieć też o tym warsztacie, bo przede wszystkim zobaczcie, ile tutaj dzieje się w tym wózku serwisowym. Cała masa sprzętu do robienia napraw, do serwisowania, jakieś klucze, podajnik do oleju, młotek i tak dalej. Nawet Emmetowi zostawiłem jeszcze na wyposażeniu wiertarkę, ale chyba i tak największą ozdobą tej części jest ten pięknie zadrukowany panel. Pełno elementów nitowanych, jakieś rury, tutaj coś kapie ze ścieków. Naprawdę wygląda to świetnie i myślę, że użycie choćby tego panelu do jakiejś nawet niewielkiej scenki w
klimatach post-apo będzie idealna, więc jeśli jeszcze czegoś takiego nie macie, no to może warto właśnie nawet pod kątem tego klocka rozważyć ten zestaw. Ale możecie też rozważyć go nawet dla tych dwóch dżentelmenów, z tego względu, że jeśli jeszcze jakimś cudem nie macie Benka albo Emeta, no to tutaj otrzymujecie ich w komplecie. Benek jest zdecydowanie moim faworytem, klasyczny pęknięty hełm, tutaj już taki bardzo mocno ściorany przez lata nadruk na torsie, z tyłu jeszcze buźka taka mocno przerażona, no i oczywiście też, jakby nie patrzeć, jeśli założymy Benkowi zwykłą główkę, no to już będzie taki klasyczny kosmonauta z Lego pełną gębą. A Emmet tutaj z takim bardzo neutralnym wręcz spojrzeniem z drugiej strony, taki zawzięty niczym Rex. No i cóż, jeśli ta dwójka jeszcze nie znalazła się na waszych półkach, to za sprawą tego zestawu może się to zmienić. Biorąc pod uwagę fakt, że już chyba mamy ostatni dzwonek, żeby jeszcze w dobrych cenach kupować wybrane zestawy z LEGO Przygody 2, to warto ten zestaw rozważyć, bo mamy tutaj naprawdę sporo bardzo ładnych nadruków i to jest pierwsza istotna rzecz. Druga jest taka, że jeśli jeszcze nie macie Benka i Emeta, to też możecie ich tutaj zdobyć, ale naprawdę uważam, że cena, którą w tym momencie można za ten zestaw zapłacić, ja płaciłem za niego chyba 60 zł, to jest naprawdę super sprawa, bo w tej cenie dostajemy dużo fajnych elementów i przede wszystkim można też niekoniecznie podchodzić do tego zestawu jako do typowego 4-plusowca, bo tutaj, tak szczerze mówiąc, szczególnie jeśli chodzi o statek, to mam wrażenie, że tu jest więcej nawiązań i przede wszystkim rozwiązań z klasycznego LEGO Space, aniżeli z takich typowych 4-plusowych setów, więc jak najbardziej go Wam polecam. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!